Witam Was tutaj, cześć od Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. Mamy już grudzień 2021, co oznacza, że tak jak widzicie na załączonych obrazkach, spadł śnieg. I jest zimno, faktycznie jak chodziłem po placu budowy, pewnie było z jakieś minus 5 stopni, co faktycznie, no... Nie jest to najprzyjemniejsza pogoda, jednakże i tak zachodnie za każdym razem, przynajmniej jak dla mnie, robi wrażenie. No i zbliżamy się do miejsca, gdzie faktycznie rozpoczniemy sobie naszą przygodę dzisiejszą. Po placu budowy. Trochę zdjęć z powietrza, ale więcej będzie oczywiście zdjęć bezpośrednio z ziemi, gdzie pochodzimy, pozwiedzamy i zobaczymy, jak cała ta stacja wygląda i co tu już właściwie jest gotowe, bo peron, no jak dla mnie szósty to jest prawie gotowy, siódmy to już jest wykańczanie, a ósmy no to jeszcze trochę. No ale dobrze, najpierw przejście podziemne, proszę bardzo, trochę zdjęć z góry, jeszcze na poziomie 0, tu jest zjazd bezpośrednio dla pojazdów towarowych, no i już widzimy mniej więcej zarys całego przejazdu tramwajowego, który będzie na poziomie minus 2. No i ogólnie przekrój tych wszystkich poziomów poszczególnych dosyć nieźle tu wygląda i też zwróćcie uwagę, że tutaj bezpośrednio nad tą dalszą częścią kierunku Odolan widzimy już sufit. Sufit faktycznie został zmieniony, tutaj strop się pojawia, to jest poziom minus 1, ale na poziomie minus 1 za chwilę jeszcze będziemy, a tu mamy poziom minus 2, czyli tutaj będą jeździć tramwaje. Za kilkanaście lat, albo no, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie no, może bezpośrednio z tym kilkadziesiąt, ale trochę poczekamy. Jak widzicie, tak to jest tutaj zamontowane. Tu będzie rozjazd ten tramwajowy, tam dalej będzie tramwaj jechać bezpośrednio pod wszystkimi peronami i będzie sobie tak snuć. Tymczasem w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jak widać, już faktycznie mamy płytę i strop nad nami, to już się pojawia. W niektórych miejscach możecie zobaczyć tutaj na tych zdjęciach już jakieś tam otwory tutaj w podłodze i to jest przygotowanie pod przyszłe schody ruchome, które tutaj będą bezpośrednio. A co tu będzie na dole? Tu będzie zjazd do jednego z trzech przystanków tramwajowych, podziemnych przystanków tramwajowych, które tutaj będą się znajdować na terenie całej stacji Warszawa Zachodnia. Także one tutaj będą znajdować się. Ten będzie akurat w kierunku Odolan i powstanie za, no tak jak mówiłem, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Może bez przesady z tym kilkadziesiąt, chociaż ten przystanek akurat raczej będzie długo trwać. To jak widzicie, jesteśmy już na poziomie minus 1 w rozdziałach, tak też możecie zobaczyć dokładnie, co chcecie zaobserwować i gdzie dokładnie teraz jesteśmy. No tak wygląda poziom minus 1, czyli tu faktycznie, gdzie będziemy chodzić pomiędzy peronami do peronu 9 i do reszty peronów. Też tutaj będą pewnie jakieś lokale gastronomiczne, usługowe. Jakaś żabka, może Biedronka gdzieś tu się zagnieździ, no na pewno Biedronka gdzieś tu jakaś będzie. Nowa McDonald's pod na drugim końcu, żeby nie trzeba było iść specjalnie do tamtego. Na przykład co, drugi McDonald's tutaj nie byłby zły, bo on to naprawdę ma niestety dosyć niezłe obłowienie. I w ogóle tutaj jest dosyć ciekawe to powstanie. Tu przy okazji, jak widzicie, jest kierunek dalszy, wykop w kierunku Odolan, tego przejścia podziemnego i przejazdu tramwajowego, który będzie tutaj w tunelu. Tu właśnie to zobaczymy bezpośrednio z góry, jak to wygląda. Widać, że faktycznie jest już powoli tam dalszy element i już niedługo będzie połączenie jednej i drugiej części wykopie. Dobrze, przeszliśmy się dalej i to jest przejście podziemne, które jest już gotowe do peronu 9. Samego peronu 9 Wam tylko pokażę i wyłącznie jak wygląda już z góry zejście, bo tutaj schody, jest wszystko gotowe, są już poręcze, ponieważ dokładnie 20 grudnia, czyli chwilę przed świętami, zmienia się organizacja ruchu na Warszawie Zachodniej i w tym rejonie. Na peronie 9, czyli ten, pod którym właśnie się teraz znajdujemy, będzie już można normalnie do niego przejść, znaczy normalnie, od pętli tunelowej
będzie przejście, tak jak się normalnie chodziło tam, co Budi Melek jeździł, a następnie będzie przejście właśnie tym przejściem podziemnym, albo do Optymasy Tysiąclecia, albo bezpośrednio, tak jak tutaj widzicie, na peron 9. Jest to dosyć duża zmiana i miło, że faktycznie pasażerowie, czyli wy, będziecie mogli skorzystać z tego przejścia i zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Oczywiście ono nie jest wykończone, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ale według mnie i tak to jest dosyć duża zaleta. No i oczywiście windy tutaj żadnej nie ma. Są tylko i poręcze na razie, z tego co widziałem, ale pewnie tutaj coś się jeszcze pojawi. Także tak to wygląda. No i to się wszystko zmieni właśnie 20 grudnia. Będzie to otwarte również z nowym peronem 6, na którym za chwilę, pewnie za jakieś 2 czy 3 minutki, no dokładnie jakieś 2 minuty się pojawimy. Także spokojnie. Potrzymam was jeszcze chwilę w napięciu, jak to wygląda. No i tak to będzie wyjście, to jest wyjście w kierunku Optymasy Tysiąclecia i będzie normalnie można dojść już faktycznie z tych rejonów, no i raz, że do podobno 9, a dwa, że do innych tutaj rejonów faktycznie Warszawy Zachodniej. Też tutaj warto zwrócić uwagę, że mówię peron 9, peron 9 to jest stary peron 8, nazewnictwo się zmieniło. I według mnie bardzo dobrze, że już od teraz się to zmienia i faktycznie na stacji pozmieniały się już tabliczki, przynajmniej z tego co widziałem, i większość z nich już ma napisane peron 9, także tak to wygląda. No i jak widzicie, ta głęda też przy okazji z góry, ten właśnie ten peron 9 Warszawy Zachodniej. Kiedyś ta stacja kolejowa nazywała się jako osobna stacja Warszawa Wola, ale w związku z tym, że była bardzo blisko zachodniej, no to została nazwana jako peron 8. To jest słynny peron 8, ponieważ on jest całkowicie w innej osi i odbiega od głównej części peronów. Jest od nich też o wiele dalej. No i stał się swojego rodzaju takim trochę memem, dzięki temu, jak on jest daleko od tego wszystkiego. No ale teraz to się zmienia, będzie peron 9, ale sądzę, że i tak będzie podtrzymane to, że on jest bardzo daleko. No chociaż w teorii przyszłości tramwajem będzie można podjechać do niego, ale tak czy siak będzie można do niego już dojść w ciepłym przejściem podziemnym, jak już będzie wszystko gotowe. Tu jeszcze macie krótki przelot, właściwie tak jakbyśmy patrzyli z mapy albo z pozycji Boga, jak to wygląda. Wiem, że lubicie tego typu przekroje, ja też je lubię, więc proszę bardzo, trochę tego przekroju wam tutaj dorzucę. Też zwróćcie uwagę, jak krajobraz się całkowicie zmienił dzięki temu, że tutaj jest śnieg, wszystko nagle się zrobiło biało. Więc też zimą nie będzie, nie wiem, czy będzie aż tak samo dużo odcinków jak normalnie, w związku z tym, że po prostu, no mniej widać, tak, nie ukrywam tego, że po prostu pod śniegiem duża część jest ukryta, tak samo jak na przykład na dachu całej zachodniej, pomijając to, że sam dach siebie jest biały, to jak jeszcze śnieg na nim spadł, to już w ogóle tam prawie nic nie widać. No i proszę bardzo, tutaj jak widzicie, tak jak mówiłem, jest już strop na poziomie 0, na poziomie minus 1 też już jest strop, i poziomie minus 2, więc faktycznie tutaj to już powstaje, tutaj nad tym będzie jeszcze hala dworcowa, w sensie nad tym dokładnie terenem nie, tutaj będzie parking, ale tutaj dalej, co teraz widzicie, to mniej więcej tam na górnej części ekranu teraz będzie się zaczynać hala dworcowa i tutaj będzie można też kupić bilety i to będzie według mnie chyba główna hala dworcowa, bardziej główna niż ta, co jest teraz przy West Station, bo to będzie o wiele większe, nowocześniejsze, no i no, masywniejszy, bym tak to powiedział. Dobrze, no i tu jeszcze przejdziemy sobie bezpośrednio do peronów 6. To właśnie o czym mówiłem, czyli peron 6. Znaczy teraz idziemy obok peronu 7, tak? Niech was to nie zmyli. Nie pamiętam, po którym idziemy torze. To od razu wam, nie będę tutaj torami lecieć, ale może na przyszły odcinek już się faktycznie przygotuję i będę mówić peronami i torami, bo to tutaj już mniej więcej powoli zaczynam rozumieć, który to jest tor. No i proszę bardzo, jesteśmy pod nowym dachem. No powiem wam, że jak dla mnie to wygląda naprawdę wspaniale. To wszystko, jak tutaj się poukładało. O, i zanim będę mówić dalej, to tutaj jest strefa palacza i strefa, gdzie trochę nie będzie wiać. W sensie nie wiem, czy to będzie strefa palacza, to jest, nie obiecuję tego, ale jest to na pewno strefa faktycznie, gdzie nie będzie wiać wiaterek i będzie można się przed nim schronić, bo jeszcze zanim zostanie całkowicie wybudowana zachodnia we wszystkich rejonach, to musimy chwilę poczekać. No i tak, tu jest druga część peronu, ta bez dachu, mała. I to jest nowy napis, Warszawa Zachodnia. Czyli w skrócie, jakbyśmy to powiedzieli, następna stacja, Warszawa Zachodnia. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich i dalekobieżnych oraz WKD. Tak, kiedyś metrze to może usłyszymy. Jest w planach stacja Warszawa Zachodnia.
i jest obok West Station, ale to według mnie to jest już w ogóle bajka, żeby to wszystko powstało. Tu trochę jeszcze zdjęć bezpośrednio pod dachem. To wygląda, no tak jak już mówiłem, fenomenalnie moim skromnym zdaniem. I nad peronem 8, tam dalej jak widzimy, jeszcze nie ma faktycznie zrobionej dolnej części dachu. I to wszystko tutaj jeszcze faktycznie powstaje. Też warto zwrócić uwagę, że ten dach od dołu nie jest biały, on jest taki szary. I to jest bardzo dobra nowina, ponieważ nie będzie się aż tak bardzo brudzić. No i o wiele lepiej. Też przy okazji będzie łatwiej można zobaczyć, dzięki temu, że jest biały, a nie na przykład czarny. W sensie, dzięki temu, że jest szary, a nie na przykład czarny. Łatwo gołębie wypatrzeć, gdzie one tam się na przykład już przysiadły. Gdzie siedzą, gdzie patrzą na ciebie i gdzie chcieliby ci zrobić jakiś order na twoim ubraniu. Dobrze, no i tak, tutaj są tablice. Jak widzicie, z tablice nie mają jeszcze rozkładów. Miałem nadzieję, że zobaczę tutaj przyszłe rozkłady już faktycznie na grudzień, od 20 grudnia, ale nie ma, niestety nie ma. Jeszcze tych rozkładów nie zostały zawieszone, ponieważ w teorii nikt by tego nie zobaczył. Tu będzie przejście podziemne, zejście do przejścia podziemnego, schodami duchowymi i zwykłymi schodami, ale póki co one jeszcze nie powstały. Jak widzicie, są zabezpieczone, abyście nie wpadli na dół podczas tego, kiedy jeszcze nie będą gotowe, bo tutaj ten peron jest otwarty, chociaż przejście podziemne do niego nie jest otwarte. No i właśnie, jak wy właściwie na ten peron będziecie mogli wejść? To jest dosyć zagmatwana trasa i będę wam opowiadać już na sam koniec właściwie. Bo jak tu będzie się przechodzić, wchodzić i tak dalej, to będzie dosyć ciekawie. Ale zanim do tego dojdziemy, to mamy jeszcze małe daszki. Tak, małe daszki, czy tam małe wiaty, jak to woli, ja wolę daszki. Mamy też tutaj napis Warszawa Zachodnia i są te ławki. Ławki wyglądają naprawdę ładnie, ale jest na nich napis jeszcze proszę nie siadać, więc nie mogłem przetestować faktycznie jak się na nich siedzi. To wy będziecie mogli przetestować 20 grudnia. Fajerwerki będzie huczne, otwarcie, oczywiście żartuję sobie, ale jak przyjdziecie, to na pewno będzie ciekawie. Ja może się pojawię nawet właśnie 20 grudnia, aby zobaczyć jak to wygląda, już faktycznie gotowe i wtedy pewnie jakiś kolejny odcinek zachodni też może wrzucę, no bo to jest największe wydarzenie od już dłuższego czasu, faktycznie pierwszy raz coś nowego na Nowej Zachodniej się pojawi. To jest pierwszy peron, który zostanie oddany do użytku. Jeszcze nie w całości, ale już całkiem nieźle. Tu przy okazji zobaczcie, jaka jest ładna tabliczka. Peron 6, to drugi i sektor A. Ładne według mnie są te właśnie takie, nie są kwadratowe, ale prawie kwadratowe tabliczki właśnie z sektorami. No i wchodzimy na kładkę. Tu przy okazji zwróćcie uwagę, że są jabłuszka po jednej, po drugiej stronie. Jak nie widzicie, że to są jabłuszka, bo nie wiem w sumie jak to widać na ekranie, ale to są jabłuszka i one są jeszcze tymczasowo, tu w przyszłości wszędzie będą normalne poręcze. No i tak, z dołu faktycznie nie pokazałem, nie patrzyłem się dokładnie, ale od dołu ta kładka jest miedziana. Od środka jest taka szara, mniej więcej tak jak dach i jak widzicie też są wstawki szklane, aby nie przeskakiwać przez barierkę, na przykład na sieć trakcyjną. Tutaj jeszcze w niektórych miejscach nie ma, no bo ten kładka będzie jeszcze powstawać na dłuższym okresie. No i tak, faktycznie, na kładce jest już trochę tych poręczy, co mnie zdziwiło i na pozytywną stronę tutaj zaskoczyło. I też szkło. Szkło bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło, tak samo jak to, jak wygląda ta kładka właściwie od dołu. Także to jest z bardzo dobrych, według mnie przynajmniej, pozytywów. Przy okazji zwróćcie uwagę, jak tutaj jest dosyć jasno, pomimo tego, że znajdujemy się już właśnie pod tym dachem. W teorii kto wyższy, to jak podskoczy, to może i dotknie dachu, jak będzie już na kładce, ale trzeba było się już postarać. A tak wygląda zachodnia od tejże perspektywy. Zwróćcie uwagę, że tutaj sieć trakcyjna, a konkretniej słupy, są od sufitu, od dachu się ciągną słupy od sieci trakcyjnej. To jest według mnie trochę nietypowa sytuacja, ale wygląda to dosyć ciekawie i trochę futurystycznie, bo pierwszy raz to się ciągnie od drugiej strony. Tu jeszcze trochę zdjęć przejścia podziemnego, w którym akurat tym razem nie byłem. Nie byłem bezpośrednio pod peronami, to w styczniu tam pokażę wam więcej, jak to wygląda najprawdopodobniej. No i tu widzimy mniej więcej też płytę już faktycznie strop od poziomu minus 1, który się tutaj pojawiał. No i kładka. Jest już gotowy cały zjazd z barierkami, prawie w całości. Też większość tej barierki to są jeszcze jabłuszka, ale jabłuszka w przyszłości się zmienią faktycznie na ostateczny tutaj fragment tych normalnych barierek, takich metalowo-stalowych. No mniej więcej widzicie jakie to jest tworzywo, widzieliście przed chwilą, więc coś takiego będzie.
Chociaż tego jeszcze nie jestem do końca pewien, możliwe, że tutaj też będzie elementy szklane faktycznie i będziemy mogli sobie popatrzeć przez tą barierkę. Także tutaj jeszcze spokojnie poczekajcie do ostatecznej części kładki. Tu zwróćcie uwagę, mamy peron 9, peronu 9 jak zawsze, peron 8 jak zawsze mało pokazuje, ale trochę widać już tutaj z rysu, peron 8 jeszcze powstaje. Nie mamy w ogóle płyty peronowej, także tam to... No tak, dzisiaj nie powiem wam ponownie, że płyta peronowa peronu 6 wygląda jak płyta peronowa peronu 6. To jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, które powiedziałem ostatnio. Ale 6 i 7 według mnie są podobnie zaawansowane. Z tym, że na oczywiście 6 jest to o wiele lepiej. I to jest przejście właśnie składki bezpośrednio do pętli autobusowej Dworzec Zachodni Tunelowa. No i tak, tu macie teraz przelot jeszcze bezpośrednio nad nowym dachem, żebyście zobaczyli, jak wygląda śnieg na tym nowym dachu. Oczywiście panele fotowoltaiczne jeszcze nie są rozgrzane i nie same się tutaj nie odśnieżyły, bo jeszcze po prostu nie działają i nie są podpięte do całej sieci. Natomiast wracając do tego, jak będzie tutaj wyglądać organizacja ruchu podczas tego wszystkiego. No to tak, od 20 grudnia, jeżeli chcielibyście pojechać pociągiem z peronu na przykład, no powiedzmy 6, to musicie przejść przejściem podziemnym do peronu 5. Następnie na peronie 5 wejść na kładkę i później zejść z kładki na peron 6. Jeżeli chcielibyście pójść na przykład dalej do peronu 9, to idziecie dalej kładką, schodzicie do pętli autobusowej tunelowa, a następnie idziecie tą długą trasą dookoła całego placu budowy, aż następnie wchodzicie w przejście podziemne i tym przejściem podziemnym wychodzicie na peron 9. Ewentualnie idziecie dalej i dochodzicie do Prymasa Tysiąclecia. W skrócie, no naprawdę trochę się nachodzicie, no ale tak wygląda przebudowa. Jeszcze jedną ważną rzecz powiem, zanim tutaj komentarze się już pojawią. Jak to będzie z tymi pociągami? Co będzie jeździć na peronie 6, tym nowym? Od razu mówię, że to nie będzie dużo. To będą tylko pociągi dalekobieżne, ponieważ te tory są tylko podpięte z jednym torem średnicy dalekobieżnym i z jednym torem tutaj, jaki mamy na Warszawę Główną. A od drugiej strony, z tego co pamiętam, jest tylko na czyste. Tak czy siak, będzie mało możliwości tutaj faktycznie pociągów i w najbliższym czasie z tych nowych peronów tylko dalekobieżne i to też raczej ich zbyt dużo nie będzie. Bo po prostu torowisko nowe nie jest łączone z torowiskiem starym. Tak będzie po prostu prościej i lepiej też na całą budowę. Tak wygląda timelapse na sam koniec. Jeśli wam się podobał materiał, kliknijcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało oczywiście. No i jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!